Siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w Pet Simulator i dzisiaj wam opowiem o po prostu skama. Skamy to są takie coś, oczywiście w języku angielskim to jest skam, ale to jest takie też troszkę polskie, ale to jest oszustwo po polsku, więc nie oszukajcie się, dobrze trafiliście. Oglądajcie cały filmik, żeby nic nie ominąć i zasubskrybujcie ten kanał, macie 5 sekund, żebyście zasubskrybowali. Odliczam 1, 2, 3, 4, 5. Jak zasubskrybowaliście, to fajnie, miło mi bardzo i po prostu napiszcie w komentarzu, co mam więcej nagrywać, żebyście zasubskrybowali ten kanał, oczywiście wysyłacie, a my przechodzimy do ogólnie opowiadania. Ogólnie, jak ktoś chce, po prostu macie jakiś peta, co nie? Tam puczkę roga, jakiegoś innego ludzia. No, wiadomo. To ktoś wam wysyła trade'a. I tutaj nie tutaj uważajcie, bo ktoś was może oskamować, bo wiecie czemu? Może wam napisać ogólnie, bo tam u góry też jest takie coś, że do pisania, więc no fajne, no ale i ten ktoś może wysłać please daj już beta do index. Nie dawajcie je nikomu, jak ktoś pisze do index. Chyba że macie z nim kontakt, jakiś po prostu kontakt, to wtedy możecie po prostu macie do kogoś zaufanie i temu komuś możecie dać, ale jak nie znacie, to nie dawajcie, bo już wam opowiem dalej, co może się stać. Może się stać takie coś, że po prostu że no po prostu dacie i ten ktoś wyjdzie z serwera, więc no nie polecam dawać, to jest takie dziwne. Oczywiście no dobra, przechodzimy do skamu drugiego. Uważajcie na trading w plazie. Wiecie czemu? Bo jak macie te budeczki, co nie? I ktoś coś wystawił za powiedzmy 100 miliardów, czekaj, 110 miliardów, co nie? No, to jest takie coś, że ktoś stanie i po prostu zakryje tą jedną jedynkę. I ktoś sobie idzie, o, 10 miliardów kupuje. A tu się okazuje, że to było 110 miliardów, więc mega uważajcie, ogólnie co kupujecie, musicie kliknąć, żeby się upewnić na pewno, bo to by był niezły bardzo oszustwo ogólnie, bo no, ktoś stoi, przykrywa tą jedynkę i ktoś się idzie, po prostu myśli, że to jest 10 miliardów, a tu jest 110 miliardów, więc no nie zyskam, no ale no trzeba uważać mega, żeby po prostu się uważać, bo to jest mega. No nie fajne, jak ktoś po prostu kupicie, macie tam 200 miliardów, co nie, i kupicie za 110, to macie pewnie 90 miliardów mniej więcej, to jest chyba tak, mniej więcej tak to jest, więc no nieźle, serio, ogólnie. No i kolejne to musicie uważać, po prostu jak w trade'a. Mniej więcej to jest takie samo, jak po prostu ktoś wam pisze do internetu. Ale to jest mniej więcej trochę inne. Uważajcie, bo po prostu
kiedyś było to, kiedyś już dawno, ale teraz to jest zmienione, więc już nie musicie martwić, ale powiem wam, kiedyś można było po prostu oskamować, serio. No po prostu. Ktoś od was kupuje huge feta, co nie? Ten huge fet może kosztować mniej więcej 50 miliardów, co nie? Wydajecie tego huge feta, a on daje gemy. Ale kiedyś to było takie coś, że zgodziliście się, ale jakimiś tam po prostu czymś, ten ktoś zabrał te gemy. I po prostu dostał huge feta za darmo, ale teraz chyba się nie musicie martwić, że takie coś będzie po prostu. No nie musicie się chyba martwić, więc no to był trzeci chyba skam. Kolejny, czwarty, to trzeba uważać. Czekajcie, trzeba uważać, jak. I jeszcze jeden skam. Bo macie takie bank box, co nie? Ktoś wam robi za kwotę mniej więcej, dajecie tą kwotę mniej więcej, powiedzmy 50 miliardów, co nie? I ten ktoś za to 50 miliardów wam robi bank boxa. Co to jest bank box? To jest takie coś, że ktoś robi wam tam bety wkłada za tą kwotę, co on dostał, więc tu też trzeba uważać, bo po prostu no możecie komuś dać te 50 miliardów, co nie, a on wam takie, powiedzmy, nie będę się mniej więcej tego, powiedzmy ten ktoś może wam tam włożyć mniej więcej nie fajne rzeczy, co nie? Więc trzeba uważać. Może wam włożyć na przykład takiego Safari Pata, który kosztuje teraz 80 miliardów. Milionów, sorry, 80 milionów. 80 milionów mi się myli po prostu. Myli mi się. 80 milionów. Więc do 50 miliardów. A 80 milionów to jest, no nie wiem, takich Safari Pack czy ten człowiek by było 800 mniej więcej, 500 takich Safari Catów, żeby mniej więcej wychodziło, nie więcej, więcej niż 800 nawet po prostu. Zresztą, no nieźle trzeba by było tego dużo, albo takich party axelotów po prostu. Ale jakby ktoś wam dał pandę, to jest niezłe, bo ona teraz chodzi mniej więcej 400 milionów, chyba 350 nawet tak mniej. Ale to były skamy, oczywiście opowiadałem wam dużo skamów, więc uważajcie. Jeden skam, no to jest taki niepewny, bo może tego już nie ma, ale trzeba uważać na pewno. Więc to by było na tyle, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nic nie ominąć. I do zobaczenia do jutra, pa, pa!